always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be. Dziś towarzyszymy patrolowi szóstemu, który dostał pierwszą sprawę. Na recepcji pojawiła się kobieta z pobitą, a zarazem zastraszoną córką. Nastolatka nie chce pomocy lekarza, a tym bardziej nie jest przekonana, czy aby to na pewno dobry pomysł, aby składać zeznania. Podczas rozmowy z Markiem i Natalią traci przytomność i trafia do szpitala. Gdy odzyskała przytomność, uciekła z sali dla chorych. Zrozpaczona matka udaje się na policję i prosi o pomoc. Przekonuje policjantów, iż ma dobry kontakt z córką. Patrol szósty jednak jest przekonany, że nastolatka ma swoje tajemnice, o których nie mówi matce. Jacek namierzył telefon pobitej dziewczyny. Marek i Natalia jadą na miejsce, gdzie ostatnio logował się jej telefon. Policjanci są trochę zaszokowani, gdzie trafili, ponieważ trafili do biura detektywistycznego. Pytają detektywa, czy zna nastolatkę. Mężczyzna zaprzecza. U niego w biurze nigdy jej nie było, więc nie może im pomóc w tej sprawie. Gdy udają się w kierunku radiowozu, Marek zauważa zaginioną. Zabierają ją na komendę. Muszą zadać jej kilka pytań, aby dowiedzieć się, kto ją pobił oraz dlaczego jest taka przerażona. Po przesłuchaniu patrol szósty odbiera przerwę, a podczas niej Natalia spotyka Tamarę, która odwiedziła Miłosza w pracy. Żona górala opowiada jej o ciążowych perypetiach. Kurmicka z zaciekawieniem słucha to, co ma do powiedzenia Tamara. Natalia po rozmowie z nią ma mieszane uczucia. Z jednej strony nie chce dziecka, a z drugiej jednak chciałaby mieć dziecko z Markiem. Policjantka musi przemyśleć tę sprawę. Mam nadzieję, że jeśli zdecydują się na dziecko, to nie będzie kopii sytuacji Asi i Szymona, bo szczerze mówiąc trochę mi tym śmierdzi. Produkcja jeśli chce im dać wątek, to niech trochę się wysili i pomyśli nad tym, gdyż to może, a w zasadzie będzie bardzo ciekawy wątek, jak nie najciekawszy tego sezonu, a może następnego czy jeszcze kolejnego. Czy chciałbym zobaczyć Natalię w roli matki? Oczywiście, że tak. Dla Igora jest dobrą macochą, więc podejrzewam, że z własnym sobie bez problemu poradzi. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Natalia i Marek zdecydują się na dziecko?